Dzień dobry, witamy wszystkich widzów kanału Wolski Wojnie i zapraszamy do obejrzenia tygodniówki, którą przygotowaliśmy dla Was wraz z Dawidem Kamizelą. Ale zanim przejdziemy do tygodniówki, tradycyjna prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu na dole, to jest bardzo ważne dla algorytmów YouTube'a. No i oczywiście możecie wesprzeć kanał i moją osobę w programie Patronite, tu u góry jest odnośnik. I po tym paśmie autoreklamy, zapraszam do obejrzenia tygodniówki. Dzień dobry, witamy wszystkich widzów kanału Wolskiej Wojnie i zapraszamy na naszą cotygodniową tygodniówkę, którą dzień przed typowym czwartkowym terminem nagrywamy po raz 15 z powodu różnych problemów technicznych. Drodzy widzowie, na samym wstępie bardzo ważne ogłoszenie. Ruszyła kolejna zbiórka dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Kupujemy sam potrzebny sprzęt, czyli nie jakieś wielkie drony, okręty, czołgi i w ogóle, tylko to, co żołnierze bardzo, bardzo potrzebują. Sprzęt osobisty, umundurowanie, buty, kamizelki kuloodporne, wkłady balistyczne, tego typu przydatne rzeczy, które są żołnierzom na wagę złota. Trochę optoelektroniki wojskowej, trochę systemów rozpoznawczych. Na dole macie link do zbiórki, zachęcamy do wspierania. Ostatnie dwie zbiórki zakończyły się bardzo dużym sukcesem. W międzyczasie kilku mniejszym zbiórkom pomogliśmy celowanym, no a teraz ruszamy z trzecią dużą zbiórką. Lecimy po milion, zobaczymy, czy uda się ten milion uzbierać. No i po tym paśmie oczywiście ogłoszenia dotyczącego zbiórki dla Ukraińców walczących na froncie z Rosjanami. Przechodzimy na krajowe poletko. W Bumarze mieliśmy dzisiaj wizytę premiera Morawieckiego i premiera Błaszczaka i to była, słuchajcie, chyba taka przedwyborcza wizyta, która miała uspokoić nastroje, ponieważ ostatnio tam różne media, mass media podawały, że Bumar może być zamknięty, może tam będą jakieś historie różne. No nie, w zasadzie dzisiaj nie dowiedzieliśmy się z tej wizyty absolutnie niczego nowego, czego by wcześniej nie komunikował PGZ lub prezes Chwałek. Czyli linia produkcyjna Krabów po części trafi do Bumaru, będzie utrzymana linia serwisowa czołgów Leopard 2, modernizacja do Leoparda 2.pl, będzie utrzymana linia serwisowa dla Ukraińców tych czołgów w Bumarze, znaczy stworzona albo utrzymana, jak zwał, tak zwał. I przemysł, i Bumar będzie potrzebny w przyszłej produkcji sprzętu ciężkiego i to, słuchajcie, chyba dla osób, które śledzą te poletko, powiedzmy, przemysłowe w Polsce, to nie jest nic zaskakującego, ponieważ przypominam, że przecież gdzieś trzeba będzie serwisować 300 ponad Abramsów, gdzieś trzeba będzie złożyć 800 K2PL i 180 K2-ek utrzymywać, gdzieś trzeba będzie przecież produkować i utrzymywać Kraby, wyprodukować 1400 Borsuków w Hucie Stalowa Wola, ale oprócz tego jeszcze 1500 sztuk ciężkiego BWP. I tego, słuchajcie, robią się tak duże liczby, że tak, będą potrzebne wszystkie zakłady ciężkiej produkcji w Polsce przemysłu pancernego, czyli Poznań, Stalowa Wola, Gliwice, Rosomak będzie miał co robić, prawdopodobnie i tak jeszcze będzie jakiś musiał jeden zakład powstać, tak? Gdzieś albo serwisowy, albo remontowy, albo któryś z zakładów wojskowych będzie musiał być w pewnym sensie przejęty przez PPO albo PGZ, zobaczymy. No w każdym razie ta wizyta po prostu potwierdziła to, co wszyscy zainteresowani chyba wiedzieli wcześniej, tak? Bardzo ciekawe są zapowiedzi pułkownika Płatka na Twitterze, który puszczając tak oczko do Twitterowiczów mówi, że będzie jakiś konkretny przetarg podpisany na dniach. Znając mu, to pewnie wybiorą piątek na zapowiedź, dzień po tygodniówce. Ja tylko, Jarek, ale wiesz czy nie wiesz, czego to dotyczy? Nie wiem. To będzie dotyczyć OPL-ki. Tak podpowiem, żeby nie wygadać, ale mowa o systemach przeciwlotniczych. W ten sposób podpowiemy. Po tym możemy chyba przejść do... Aha, znamy jeszcze sympatyczny pyszczek Tatrosana, czyli Warana. Czyli jak ten pojazd wygląda w obecnej kompletacji, a to dzięki targom MilSecure w Kielcach, które się odbywają. I chyba z takich krajowych rzeczy, z tego mojego poletka to tyle, natomiast tak, z twojego poletka może być więcej rzeczy. Też nie jest to jakoś, nie są to jakieś bardzo duże rzeczy, ale kilka rzeczy jest. Tak jakby nawiązując, znaczy Jarek, zaraz będziemy musieli, myślę, że jeszcze powiedzieć o kwestii krajowej i raczej z twojego niż mojego poletka dotyczącego tego ćwiczenia spadaków, nie? Ale to zanim. A, tak, ale to za chwilę. Natomiast tak, zróbmy przemysłówkę. Mhm, tak, jak najbardziej. Mamy w gruncie rzeczy dwie kwestie. Po pierwsze, jutro w stoczni remontowej Shipbuilding, czyli tej, która stworzyła kormorany, okej, we współpracy z innymi stoczniami i podmiotami, ale która budowała kormorany, odbędzie się cięcie blach na pierwszy z dwóch delfinów, czyli okrętów rozpoznania radioelektronicznego. To są te okręty
które jakby jeden tego typu okręt, tylko że on powstawał bardziej w perspektywie stoczni wojennej, powstał dla Szwedów, nie? Przy czym pamiętajcie o jednej kwestii. Mówimy o budowie platformy, potem oczywiście, no tak w przypadku okrętów wszystkich, potem oczywiście ona musi zostać wyposażona w odpowiednie systemy zadaniowe i remontowa zbuduje okręty per se, natomiast potem one już przy współpracy z Saabem szwedzkim dostaną odpowiednie wyposażenie. To jest dosyć jakby po prostu kolejny krok realizacji tego zadania. Ja tylko sprawdzam tak, że cała ta umowa była podpisana te jednostki 25 listopada z Agencją Uzbrojenia. I teraz tak, Saab będzie dostarczał te wszystkie systemy misji walki, natomiast remontowa shipbuilding, tak jak wcześniej mówiłem, platforma plus próby portowe HAT oraz próby morskie SAT, nie? To jest to. Druga No to jest kwestia ciekawe. to... Tak, no dobrze, dobrze, bo nie stracimy też jakiejś wielkiej tajemnicy, jak powiemy, że no polskie okręty, okej, wszystkie polskie środki rozpoznawcze są w tej chwili bardzo mocno zaangażowane i używane w przeciągu ostatnich miesięcy. To nie jest żadna niespodzianka, więc dobrze, że okręty rozpoznania radioelektronicznego doczekają się następców. To, co warto chyba powiedzieć, to co fajnie byłoby sobie życzyć, żeby to poszło dalej, czyli poza dedykowanymi jednostkami rozpoznawczymi na morzu, warto by było zadbać o to, żeby przyszłe polskie okręty, czyli na przykład fregaty, choć nie tylko, dostały również rozbudowany zestaw sensorów rozpoznania radioelektronicznego. To nie są aż tak drogie rzeczy w porównaniu do kosztów całej platformy, ale to jakby pomaga w tym, że wiecie, nie zawsze taki dedykowany okręt rozpoznawczy jest w danym miejscu. Nie zawsze on na przykład, jakby to głupio nie zabrzmiało, może nadążyć za jakąś formacją, bo ta formacja po prostu jest szybsza, nie? A tak, mając na przykład trzy fregaty, jeszcze dwa sety troszkę mniej zaawansowanego, ale zestawu rozpoznania elektronicznego, można sobie to fajnie zadaniować, nie? Więc to jest takie życzenie na kolejne lata, fajnie by było, nie? Dobra, rozpoznanie mamy załatwione, natomiast jeszcze drugie pojawiła się w przeciągu ostatnich dni informacja, że na stanie sił zbrojnych RP są systemy antydronowe Sky Control, nie? To są te systemy, które były pokazywane w Kielcach. Nie zostało powiedziane jakby jak dużo ich jest, nie? Więc tego nie wiemy. Nie sądzę, żeby to były jakieś bardzo duże ilości. Natomiast pojawiło się zdjęcie, że faktycznie one współpracowały i zapewniały w ramach tego ćwiczenia tych kilku warstw obrony przeciwlotniczej, to one również były używane do zapewnienia tej obrony przeciwlotniczej przed dronami, tak jak nasza Opelka ostatnio ćwiczyła. Mówiąc o tym Sky Control, żeby nie przedłużać, to jest system stworzony przez firmę, już wam mówię, bo zapomniałem, Advanced Protection APS. Systems, tak, APS. I on się składa tak, z ich jakby własnego radaru pasma X, który może zostać tam uszyty pod względem rozmiaru apertury wedle po prostu wymagań użytkownika, jakie się stawia. Tam jest od kilku do nawet kilkunastu kilometrów zasięgu, z tego co kojarzę. Nawet kilkudziesięciu. Okej, bo jest mowa o 450 kilometrach. Tam są sensory akustyczne, które też starają się takie drony akustycznie wykryć. Sensory optyczne, które już potem są w stanie je śledzić, zidentyfikować, tak, potwierdzić, że to jest jakaś maszyna, która nam potencjalnie zagraża. Oraz potem jest to warstwa wykonawcza, czyli urządzenia zakłócające, tak, które też pracują w kilku pasmach. I w gruncie rzeczy to jest tyle. Ten system, nie wiemy dokładnie właśnie, ile tych systemów zostało zakupionych, w jakiej kompletacji. Należy też jedną rzecz powiedzieć, że to jest system, który jest głównie skuteczny przeciw dronom komercyjnym, tak? Gdzie zapewne skutecznie jest w stanie takie rzeczy zakłócać. Jak sobie radzi z dronami takimi typowo wojskowymi, to zapewne wojsko być może teraz testuje, nie? Okej, i teraz chyba możemy przejść z kolei Znaczy, do spadaka. przedstawiciele APS-a na MSPO, z którymi dość długo rozmawialiśmy, no to mówili, że to jest system najskuteczniejszy, że on jest rewelacyjny, że on sobie super radzi. No, będę wiedział, jak porozmawiam z droniarzami, tak? Co ten system potrafi, co nie potrafi, No tak, z dwóch bo stron, sam nie? jestem bardzo ciekawy, ponieważ z dwóch stron, no bo producent zawsze będzie chwalić, natomiast no, lista krajów, do których trafił APS jest imponująca, tak? Tak, Te tak, tak, systemy tak. APS-u i faktycznie. No, i to takie kraje, wiecie, nie przymuszone, tylko takie, które miały czas, żeby potestować, tak? I się okazuje, że bardzo dużo krajów tego APS-a pokupowało. Więc pytanie, Tak, do jak to ochrony wygląda jakichś realnie? instalacji krytycznych, ja pamiętam, że do ochrony platformy,
Ta detekcja, to jak nam to pokazano na MSP, jak mieliśmy możliwość porozmawiania, no to to wyglądało naprawdę ciekawie, tak? Więc sam jestem No i bardzo zainteresowany, umówmy się, jak to krajowa wyszło na firma, ćwiczeniach. krajowy potencjał jakby Tak. badawczo-rozwojowy, kadra, która po prostu te podatki, wydatki na tego typu systemy zostają w Polsce. Więc zawsze, zawsze to Tak, znaczy ja wywołuje tutaj u nie nas widzę uśmiech na minusów, twarzy. nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Tak, tak, Minusów w tak, tym tak. wypadku nie ma. Tak, że o ile sprzęt działa, to ja nie widzę żadnych minusów, nie? Bo jeżeli jest firma krajowa i to zostaje generalnie w kraju i know-how i podatki, to jest super, nie? To 12 Tak. na 10. Dobra, mamy inną ciekawą krajową rzecz. A mianowicie, słuchajcie, na profilu 6 Brygady 6 Batalionu ukazał się opis pewnych specjalnych ćwiczeń, które były w ramach przygotowywania do ćwiczeń Cyberstrike. Czyli to są ćwiczenia, gdzie spadochroniarze ćwiczyli niesienie pomocy słabszym państwom i organizacjom zagrożonym przez jakieś PMC, czyli Private Military Corporation, czyli wiecie, te wszystkie Wagnery i tak dalej. I tak samo niesienie pomocy w razie pełnoskalowej inwazji. Ale przed tymi ćwiczeniami Cyberstrike, słuchajcie, 6 Brygada i 6 Batalion przygotowały się do nich w sposób bardzo nowatorski i też bardzo odważny jak na Polskę, a mianowicie zaangażowano prawie 150-osobową grupę z organizacji proobronnych z całego kraju i to było wszystko pod egidą Fundacji Żelazny, czyli fundacji, która jest tam sprawdzona, tak, i do której można mieć pełne zaufanie. No i słuchajcie, tych prawie 150 ludzi wzięło urlopy za własny koszt, bo MON za to nie zapłaciła ani złotówki, to żebyście mieli świadomość. I ludzie z tej fundacji, znaczy ludzie zrzeszeni, kierowani troszeczkę przez tą fundację, czyli 150-osobowa grupa z różnych fundacji, Airsoft Gun i nie tylko, wzięli urlopy i przyjechali robić za, no, w pewnym sensie opór dla spadochroniarzy. Tylko teraz, żebyście mieli świadomość, my tutaj nie mówimy o weekendowych zapaleńcach, tylko te osoby, które przyjechały, to byli operatorzy jednostek specjalnych, byli żołnierze zawodowi, którym po prostu została taka idea, powiedzmy, robienia czegoś wokół wojska i pomagania wojsku. Czyli to byli tacy naprawdę zajawka. Starzy wyjadacze. Tak, ale tacy naprawdę profesjonaliści, i efekt jest taki, że pojechała śmietanka takich profesjonalnych drużyn ASG i często prowadzonych przez byłych żołnierzy zawodowych, w tym wcześniej operatorów wojsk specjalnych, bo to wiecie, ktoś mówi, że o Jezu, wojsko ćwiczyło z ASG, co to jest? A to Słuchaj, nie tak, Jarek, ale nie? trzeba dodać, że jakby na o wiele mniejszą skalę, ale oni już z innymi jednostkami Sił Zbrojnych RP jakby ćwiczyli, tak? To też jest istotne. Tak, tak. Takimi tak. topowymi, No tak i bym teraz powiedział. słuchajcie, Tak, i teraz słuchajcie, dlaczego to podkreślamy? No, do tej pory, znaczy zwykle dowódcy jednostek wojskowych obawiają się takich imprez, ponieważ normalnie, słuchajcie, wyznaczony pod oddział w ramach oficera S2 jako kierownika sporządza za wcześniej plan pozorowania i podawania informacji i słuchajcie, zwykle niestety w Wojsku Polskim to jest takie sterylne, wymuskane, czyli wiadomo, co zrobi przeciwnik, czasami przed zakończeniem ćwiczenia są znane wnioski z tego ćwiczenia. Tak. Czasami, jeżeli są angażowane jakieś organizacje proobronne, to one niestety też są tak, za przeproszeniem, ociosane toporem albo wytresowane przez jednostkę, z którą ćwiczą, żeby był zawsze sukces. Nie? Jest kult sukcesu, musi być sukces, musi No, być zadanie musi wygrana zostać strona wykonane i zawsze. tak, Tak. z powodzeniem, nie? I wszystko musi się zgadzać, musi być wspaniale. I to, słuchajcie, oczywiście powoduje, że te ćwiczenia są kolejnym przećwiczeniem jakichś tam procedur dla wojska, natomiast to jest taki troszeczkę styl, nie chcę powiedzieć wschodni, nie, ale jeżeli usuwa się ten element niepewności i bardzo mocno kastruje się opór z możliwości, no to okazuje się, że te wszystkie ćwiczenia podgrywki, no, są mniej wartościowe, niż by mogły być, nie? No tak, i Jarek, no bo słuchajcie, umówmy się, jest jeżeli oczywiście nie ma porażki, kultura to nie ma takiego, wiesz, większości błędów. no jest kultura, to jest taki dogmat zwycięstwa i tego kultura po prostu zwycięstwa, czyli tak jest, powiedzmy, albo jest to robione tak, że wnioski są znane, albo jest taka walka kogutów, czyli próba pokazania, nie wiem, kto wygra, kto przegra, tak? I to też jest złe, bo nie można wtedy pewnych rzeczy przygotować, przeprowadzić ćwiczenia. I słuchajcie, tu jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tutaj udało się to opanować, ale w dużej mierze dzięki profesjonalizmowi zarówno Fundacji Żelaznej, jak i tych organizacji ASG, różnych grup zrzeszonych też byłych żołnierzy,
ponieważ przeprowadzono to w sposób bardzo ciekawy. Jeżeli będzie kiedyś możliwość, to mam nadzieję, że będziemy mogli Wam troszeczkę więcej opowiedzieć o tym ćwiczeniu. Tak. Natomiast na razie wygląda to tak, że wyszła taka typowa sytuacja win-win, czyli spadochroniarze mieli naprawdę profesjonalną podgrywkę i co ważne, kompletnie za darmo. On za to nie wyłożył nawet złotówki i mieli profesjonalnych pozorantów. Po drugie, poziom tej pozoracji był bardzo, bardzo wysoki. Tu znowu, nie wdając się w szczegóły, ale standardem u tych grup pozoracji były profesjonalne gogle noktowizyjne, kamery termalne, drony z kamerami termalnymi, profesjonalnie rozwinięte stanowisko dowodzenia, profesjonalna łączność. To naprawdę było robione, słuchajcie, na bardzo wysokim poziomie. No i te organizacje proobronne bardzo ładnie odwzorowywały taktykę grup Wagnera. To też się udało przeprowadzić tak, że no spadochroniarze mieli fajny opór. Mhm. Tak, no, bo no i słuchajcie, Jarek, z drugiej strony... to jedno, nie? A to, żeby tak. Jednak faktycznie tą taktykę... No tu chodziło o przećwiczenie procedur. Ja się bardzo cieszę z tego. Nie? Tak, ja się bardzo z tego cieszę, bo to jest jakby taka pierwsza iskierka nadziei, nie? Gdzie słyszy się cały czas o tych ćwiczeniach, które wiemy, jak się zakończą, zanim się rozpoczęły, nie? Tak bym to tak. ujął. No i jeszcze fajna sprawa jest taka, że... Troszeczkę w ramach tej musztry bojowej, czy jak to tam można ładnie nazwać, też zrobiono taką fajną promocję wojska, ponieważ oprócz tej grupy wyjadaczy było trochę zaproszonych osób, które nie były wcześniej w MON-ie. Jak one zobaczyły na przykład spadochroniarzy, no to stwierdziły, że tak, że to jest ten styl życia, który chcą kontynuować, tak? Bo wiecie, często są młode osoby, które się wahają, czy pójść do tej armii, czy nie, na których niekoniecznie normalne kanały rekrutacji armii albo dni otwarte jednostek robią właściwe wrażenie, ale jak takie osoby na przykład ze środowiska SG, które może nie były członkami tych konkretnych sekcji, ale pomagały zabezpieczać działania, zobaczyły, wiecie, w akcji spadochroniarzy, desant, takie dwudniowe, bardzo intensywne ćwiczenia, no i też się przekonały, że to jest fajna rzecz. No i druga sprawa, takie rodzące się partnerstwo organizacji proobronnych jednostek Wojska Polskiego, nie? Więc fajna rzecz, ważna rzecz. Myślę, że chcę wam, żebyście o tym wiedzieli, ponieważ to jest dość istotne, tak? To jest ważne, ponieważ wojsko może sobie zrobić bardzo realną pozorację, bardzo fajny, realny opór, nie wydając ani złotówki. Na z kolei odpowiedzialny organizator i wypróbowane ekipy, którym nie trzeba płacić pensji, mundurówek, ani oddawać dni wolnych, są w stanie bardzo fajnie to oczywiście zagwarantować, no pod warunkiem prostego porozumienia o współpracy z organizatorem, tak? Więc mam nadzieję, że to się utrzyma i mam nadzieję, że to będzie po prostu dalej w tym kierunku funkcjonować. Bardzo fajne ćwiczenia, naprawdę mam nadzieję, że będzie taki moment, że będziemy mogli wam dokładnie przedstawić, jak te ćwiczenia wyglądały z większym stopniem odwzorowania tego. Pewne elementy macie wrzucone na stronie Fundacji Żelaznego, można się zapoznać, jak było stworzone stanowisko dowodzenia, a jaka była przekozecka naszywka morale patch grupy Chopina, która udawała grupę Wagnera. To też fajnie wyszło, możecie zobaczyć fragmenty dronów, no, naprawdę ciekawe i bardzo niejednoznaczne ćwiczenie, ponieważ spadochroniarze mieli istotne sukcesy w trakcie tego ćwiczenia, ale i opór miał istotne sukcesy, tak? Czyli wiecie, jeżeli to nie jest tak, że no chodzi, jest znany scenariusz, jest po prostu tępy balet, no to nagle powstaje coś fajnego i powstaje nowa jakość i co ważne, słuchajcie, za 0 zł dla MON-u, nie? Więc tak. Dla mnie tutaj nie ma materiał do nauki. Natomiast Jarek, ja tylko tak ubiegnę jakby uwagi pewnie komentatorów, którzy tego posłuchają. Słuchajcie, oczywiście, miejmy świadomość, że ten opór miał rozwinięty BMS, używał dronów, powiedzmy to, komercyjnych, natomiast nie w postaci komercyjnych, jak wy sobie, czy my tak samo wyobrażamy sobie komercyjne drony, tak? To są drony. Natomiast tak. Chodzi o to, że pamiętajcie, to jest ćwiczenie i opór, więc zanim ktoś powie, ale przecież walka radioelektroniczna, tak? Zakłócenie aktywne, zakłócenie łączności, stacji naprowadzania dronów, słuchajcie, nie zawsze te elementy są na polu walki, nie zawsze będą rozwinięte. Dwa, tak, należy się na to przygotowywać, ale to jest ćwiczenie z opworem, tak? Więc pewne założenia powstają i bardzo fajnie, że to jest prowadzone. Kurczę, naprawdę tutaj znowu już mamy drugi news z kolei, gdzie trudno cokolwiek złego i znaleźć, wiecie, że my lubimy szukać dziury w całym, ale no nie, no
No nie, no bo co? Znaczy, trzeba by mieć bardzo dużo złej woli, żeby doszukiwać się minusów w ćwiczeniu, za którym on nie wydał złotówki, które było taką realną podgrywką. Tak, też w ogóle. Pozoracją prowadzoną przez naprawdę ekipę kozaków, nie? Ponieważ tam no wiesz, rozwinięcie toka tak w sposób sensowny, szyfrowana łączność, a nie tylko baofengi, tylko tam już leciało tak. Po szyfrowaniu, drony z kamerą termalną, które pozwoliły też potem spadochroniarzom sprawdzić, jakich ugrupowanie może być widziane przez przeciwnika, bo to chyba możemy powiedzieć, że tam większość działań była w termie i po nocy, więc wiecie, tam naprawdę bardzo, bardzo fajnie przeprowadzone ćwiczenia, no i zobaczymy, czy to, wiecie, jest taka wisienka, perełeczka, czy na szczęście to się przerodzi w jakąś współpracę. Promyk nowej nadziei, idąc Star Warsami. Tak, czy to się przerodzi w jakąś taką współpracę dłuższą, bo to, że akurat spadochroniarze są otwarci, mają otwarte umysły i próbują tego typu rzeczy testować, tak samo jak WOT testuje, to ok, bo to są formacje trochę z boku, tak? Natomiast ciekawe, jak do tego będzie potem podchodzić reszta wojska, nie? Tak. No dobra, to wątek spadochroniarzy chyba możemy zamknąć. I teraz tak, no od ciebie mamy dużo rzeczy. Tak, już wieści z zagranicy, bo de facto Polski załatwiliśmy. Tak. Znaczy, słuchaj, Jarek, ode mnie, ja to powiem zaraz, ty powiesz, co ty myślisz, bo jest... rzecz bardzo w sumie jednak z twojego klimatu, czyli Australijczycy kupują o wiele mniej BWP-ów. Kurczę, rewolucja, nie? Jak mi przykro, nie? Ja już nie, ja znaczy, widzę po prostu nie chcę być złośliwy, ale najbardziej mi... Nie, bo, tak, bo wiesz, bo nam się wpierało, że musimy kupić jedną z konstrukcji oferowanych w tym postępowaniu, bo rzekomo Australijczycy już ją kupili. Po czym się okazało, że tak ją kupili, że prawdopodobnie zwiększą zamówienie bokserów, które już kupili, a te konstrukcje albo zredukują zamówienie do minimalnego opłacalnego poziomu, albo odpuszczą sobie. Natomiast słuchajcie, wychodzą bardzo fajne newsy z prasy australijskiej, nie tylko, bo okazuje się, że zarówno Lynx, jak i AS-21 Redback mają różne choroby wieku dziecięcego, które wychodzą na tych testach. Oba pojazdy mają niedziałający system aktywnej ochrony hardkill, ma regularne problemy. Oba pojazdy mają problemy z wieżą, ale różne, tak? W przypadku Lynxa mniejsze, w przypadku AS-21 podobno trochę większe. Oba pojazdy mają różne choroby wieku dziecięcego, kadłuba. I teraz szczerze, to nie jest powód, żeby w te pojazdy bić jak w bęben, bo to jest normalne, że robi się takie testy, żeby tego typu bolączki wychodziły na testach. Natomiast wiecie, żeby potem ktoś tam nie sprzedawał, że któraś z tych konstrukcji to jest sprawdzony produkt plug and play dla Wojska Polskiego, bo no właśnie, nie, tak nie jest. Co już parę razy wyszło bardzo boleśnie, więc tak, no ja mam takie chwile satysfakcji, bo wiesz, wszyscy mówili od lata zeszłego roku, że to nie, że to tak nie działa, że obie te konstrukcje mają swoje bolączki i Lynx i AS-21 i w obu przypadkach kraj producenta szuka kogoś, kto tę konstrukcję kupi i za własny koszt de facto dopracuje. Wiadomo było, że co do Lynxa trafili się Węgrzy, więc oni teraz będą mieli po prostu serię odkrywania, co się udało albo co się nie udało inżynierom niemieckim. No a z kolei Koreańczycy szukają kogoś, kto kupi AS-21 i de facto zasponsoruje dopracowanie tej konstrukcji, tak, bo wiadomo, że ROK, czyli Armia Korei Południowej, nie do końca się ku temu pali, tak, kwapi, tak szczerze mówiąc. Natomiast mnie, szczerze mówiąc, to nie dziwi kompletnie w kwestii Australii, bo pamiętajmy, że w Australii wojska lądowe odwrotnie niż u nas są najmniej istotne. Tak? Navy, lotnictwo, to dla nich to są siły specjalne, to są dla nich istotne komponenty, a u nich wojska lądowe to jest ten, tak jak w przypadku Brytyjczyków, to jest ten, na kim się zawsze oszczędza. Tak, jak tak to my o tym rozmawialiśmy, nie? Że u nas zawsze ta marynarka jedna była tym, że kurczę, nie mamy na to i na to, od kogo wziąć pieniądze, nie? Pach. I jest. Znaczy to się zmienia, bo nagle się okazało, że większość, że tam 90 parę procent eksportu ropy to jest morze, teraz się okazuje, że 1/3 farm, że prądu tak. z OZE to jest morze, jeszcze parę innych rzeczy, nie? Słuchajcie, mamy wczoraj, miałem przyjemność być na Orkanie, potem sobie chwilkę zamieniliśmy słowo z prasowcami trzeciej flotyli okrętów i słuchajcie, już na tym poziomie jest bardzo... Tak, pozdrawiamy, bardzo, bardzo fajna współpraca. Na tym poziomie już mamy dosłownie parę minut takiego materiału, gdzie, kurczę, o tym jest powiedziane, jak ta perspektywa się zmienia, jak muszą się zmieniać środki, żeby tą perspektywę jakby zwrócenia się twarzą do Bałtyku zwyczajnie obronić, tak? Ale dobra, australijskie tak. BWP, do tego jeszcze wrócimy. Parę liczb, to miało być
450 nie tyle BWP-ów, co 450 wozów na platformie BWP, nie? Jak ja tam szukałem, to chodziło, że tak. BWP-ów miało być plus minus 300. Coś w tym stylu, nie? Mhm. I ta redukcja tak. ma całą tą liczbę sprawdzić do 100 kilkudziesięciu. Więc taka sroga redukcja, nie? Trochę po programie, szczerze mówiąc, nie? Bo jeżeli opłacalna jest produkcja, tak. dla, to mniej więcej dla 500 maszyn produkcja jest opłacalna, wiecie, stąd na przykład w Wojsku Polskim zamówiono tam na początku ponad 600 KTO Rosomak, stąd na przykład Bursuków podpisano 1400 sztuk od razu, bo wiecie, jest taki pewien minimalny wolumen produkcji, która powoduje, że ona jest opłacalna, nie? Tak. I zwykle w przypadku kosztów rozwoju jakiejś konstrukcji, no to mówi się, że to przynajmniej te 1000 sztuk powinno być, tak? Jeżeli to jest coś bardziej skomplikowanego, na przykład czołg, nie? Dlatego Francuzi mieli sobie wyprodukować 1400 Leclerców, no a skończyło się dla 400 dla Francji i tam 380 albo 406 dla ZEA, jakoś tak, nie? I program Leclerca się nie do końca spiął finansowo, co trochę giata w zasadzie pogrążyło. No Niemcy z kolei wyprodukowali tyle tysięcy Leopardów 2, że im się to zwróciło, Amerykanie Abramsa, to im się zwróciło. Natomiast tutaj no, jest problem, ale to głównie dla producentów, tak? Bo im się raczej nie amortyzuje ten sprzęt nawet mimo horrendalnych cen, a pocięcie całego programu do 150 sztuk, czarno to widzę. Czarno. Czarno, tam jest jeszcze mowa, bo to wiesz co, to było w ramach jakichś takich prac, takiego kolejnego przeglądu obronnego, nie? Więc tam jest jeszcze mowa tak o redukcji zakupu armatohaubic, że oni planowali kupić chyba kolejny batalion, czyli 30 wozów, które są produkowane na licencji, ale nie kupią. To są, tylko pamiętajcie, to są rekomendacje, nie? Więc jeszcze jakiś przewrót kopernikarski mógłby się mieć miejsce. Słuchajcie, można na przykład założyć, że gdzieś tam znajdzie się kasa na przykład na dorzucenie do tych liczb rekomendowanych jakiejś tam części, nie? Bo takie coś mogłoby się zadziać. I jakby też, pamiętajcie, pierwsze to są oczywiście jakieś tam redukcje, ale mające na celu co, tak? I teraz tak, pieniądze, które tutaj miałyby się pojawić, mają trafić na w zasadzie nawet nie do sił powietrznych i nie do marynarki wojennej, ale na systemy rakietowe. Czyli Australijczycy uznali, że oni potrzebują, oni jakby idą trochę w większej skali na pomysł, który zapoczątkowała piechota morska Stanów Zjednoczonych, Korpus Piechoty Morskiej, nie? Czyli oni uznali, że okej, oni nie będą walczyć face to face, tak? W większości przypadków. Okej, potrzebują trochę czołgów, trochę BWP-ów, ale konflikt na Oceanie Spokojnym będzie miał postać walk na jakichś wyspach, przecięcia linii komunikacji morskiej, rażenia jakichś grup okrętowych, rażenia z wyspy na wyspę, na przykład pociskami rakietowymi. I z tego powodu oni chcą pozyskać więcej wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, przy czym jest nacisk na pociski, powiedzmy, quasi-balistyczne, nie? Czyli, bo trzeba sięgnąć dalej, czyli zasięg. Pryzmy, tak? Na pociski przeciwokrętowe, posiadające bardzo dużą zdolność również skutecznego zwalczania celów lądowych precyzyjnego. Tutaj się znowu mówi o pociskach NSM, nie? Które tutaj są jednym z oferentów no takich i wchodzą na do F-35, nie? Tak. JSM-y, ale to pokrewnie. JSM, no. Jarek, to jest nawet śmieszne w tej kwestii, że JSM-y Australia kupiła o wiele szybciej i pozyskała i partycypowała w opracowaniu ich wersji niż NSM-y na ląd. Czyli oni zaczynali od JSM-ów, kupili F-35 i oni chcieli JSM-y. Co najlepsze, oni opracowali pasywną głowicę radiolokacyjną do JSM-ów, czyli JSM norweski ma tylko to, jakby miał tylko ten sticker czerwony, nie? Natomiast Australijczycy właśnie w tych takich kontestowanych warunkach, wiesz, to jest Azja Południowo-Wschodnia, sposób utrzymania komunikacji pomiędzy różnymi krajami, różnymi wyspami, archipelagami, to są promy, to są tego typu jednostki. Strzelanie PLKPR z jednym sposobem dyskryminacji, identyfikacji celu może być ryzykowne, nawet w okresie wojny, nie? Więc oni uznali, że oni potrzebują jeszcze pasywną głowicę radiolokacyjną, która jeszcze sobie dorzuci tą sprawdzenia. Tu coś emituje, potem sobie dopiero tym seekerem matrycowym pod czerwonym sobie zidentyfikujemy to już kompletnie, ale mamy potwierdzenie, że my trafimy okręt, a nie prom płynący z Indonezji gdzieś tam, nie? W ten sposób. Do tego się pojawiają właśnie te NSM-y w ich temacie oraz pociski LRASM. Więc oni mają takie całe spektrum skierowania się na to, w jaki sposób my możemy zwalczać skutecznie na różnych odległościach. Okej, okręty, statki, ale też cele takie, wiesz, w takich archipelagach, wyspach, tego typu miejscach, tak? Jakieś polowe bazy lotnicze,
zapasy paliw, logistykę, tego typu rzeczy. I jakby oni w ramach tego przeglądu zwrócili uwagę, że oni potrzebują pozyskać kilka, całą paletę tego typu systemów. No i jakby BWP i ta artyleria stała się ofiarą tego, tak? W ten sposób. Więc czekamy na ich decyzję w tej kwestii, jaką ilość, jakich systemów oni kupią. Oczywiście to, że one znajdą się na lądzie, to jest jedno, natomiast umówmy się, mając Alvaro Bazany swoje, czyli Hobarty, robiąc sobie nowe fregaty, mając F-35, z pewnością to jest donośne hasło, ale te były polskie kły, no to polskie kły wyszły kiełki na razie, ale u nich te kły będą, tak? Bo u nich ta cała paleta tych systemów znajdzie się na wielu platformach i zapewne zostanie kupiona w całkiem dużej ilości i będą w ten sposób działać. No szkoda BWP-ów, nie? W ten sposób. No tak. Co mamy tu kolejnego? Kurczę, dużo ciekawych wiadomości mamy. Chyba, że ty coś masz w tej chwili na zmianę. Wiesz co, tak myślę, czy coś mam z nowych takich, ale chyba nie. Mhm. Bo ja mogę się wystrzelać, bo znowu będą zakładki leżeć. Dawaj. No to tak. Szybki temat to jest NASAMS dla Węgier. W sumie kwestia jakby taka niebędąca niespodzianką. Więc Węgrzy powiedzieli, że oni mają AMRAMy, mają tego typu uzbrojenie, więc jakby NASAMS na tą skalę, na którą oni chcieli go pozyskać, jest sensowną opcją. Drugą jest zapytanie ofertowe ze strony Kanady na morskie samoloty patrolowe P-8 Poseidon i oni chcą kupić te maszyny w liczbie 16 lub 18, więc całkiem dużej, jak na ich jakby zdolności finansowe. Tak, do 16 maszyn. Żeby zastąpić Oriony. To jest oczywiście w przypadku Kanadyjczyków logiczne, no bo oni jednak mają interesy i na Pacyfiku pod względem morskim i również oni dość mocno angażują się jakby w kwestie NATO i jakby drogi północnej, ale też tego, co jest w pobliżu Norwegii, Islandii i tak dalej, więc tego typu maszyny są im potrzebne. No potrzebują zastępstwa Orionów. Tam były jakieś w pewnym momencie mowa o tym, że może oni by poczekali na projekt Airbusa, tak? Czyli maszyny oparte na A320, gdzie Francja nad tym myślała, Niemcy jeszcze jakiś czas temu, ale wiesz, Niemcy się zdecydowali na Poseidony, Francuzi coś tam zostali trochę z tym sami, więc tutaj trzeba powiedzieć, bo to jest efekt trochę ułożenia sobie stosunków z Boeingiem, bo Boeing i Hornety, Super Hornety miały się pojawić w Australii, ale w zamian za całkiem duże umowy na ich maszyny pasażerskie. Ale niestety w momencie, w którym amerykańskie firmy United Airlines i kilka innych kupiło, znaczy podpisało umowy, tam się pojawiło, że chronimy miejsca pracy, Boeing nie może stracić zamówień i tak dalej, i tak dalej. I z tego się zrobiła całkiem niezła wojna, nie? No bo wtedy, wiesz, Kanadyjczycy powiedzieli, okej, no to czemu mamy kupować Super Hornety i Poseidony? W imię czego, nie? Więc to miało miejsce parę lat temu, ale najwyraźniej już jakoś sobie to ułożyli. Dwa, że za bardzo nie było alternatywy na dużą morską maszynę patrolową, więc zapewne będziemy mieć Poseidony dla Kanady. Będziemy mieć MH60R, czyli Romeo dla Hiszpanii. Hiszpanie się zdecydowali na MH60R. Oczywiście to nie jest jakieś bardzo zaskakujące, bo oni mają Seahawki w wersji B i F. F są zrobione jako transportowe, ale to najistotne. Co lecimy dalej? Gdzieś to jeszcze miałem. Aha, Patria AMV, nie wiem, czy to dalej się nazywa AMV, czyli Patria 6x6 dla Szwedów, 400 sztuk, w zamian za SISU, z tego co kojarzę, więc całkiem duże zamówienie dla Finów. Się zdziwiłem, że to nie ma być 8x8, ale może mają takie potrzeby swoje specyficzne. Kolejna rzecz. Niemcy wracają z OPL-ką dla wojsk lądowych. Jakiś czas temu była mowa o tym, że jakby cała ta warstwa obrony przeciwlotniczej, jakby Shorado, czyli krótki zasięg i średni zasięg, czyli MRAT, idzie dla sił powietrznych. To są takie czasy, że my nie potrzebujemy w wojskach lądowych tego typu systemów. To się wiązało tak z wycofaniem Gepardów, z wycofaniem kilku innych systemów przeciwlotniczych, a nowe wspaniałe czasy. No i przyszły stare, niewspaniałe czasy i okazało się, że zwyczajnie OPL-ka jest potrzebna i to ma pójść w dwóch jakby kierunkach takich znowu logicznych, czyli systemu rakietowego i on ma być oparty na pociskach Iris, tylko na tych systemach SLS
i dwa, system artyleryjski, czyli następca Geparda. Okej, trochę upraszczamy następca Geparda, nie? I jakby to jest wiecie, to jest takie tragikomiczne. Znaczy, dobrze, należy się cieszyć, bo to jest nasz sojusznik, który jeżeli będzie miał większe zdolności w tej kwestii, to potencjał NATO też będzie większy. Natomiast oczywiście jest to takie trochę uśmieszek lekki złośliwości, że ileś lat było potrzebne, żeby zdali sobie sprawę, że no jednak trzeba czegoś, co było naturalne, bo wojska lądowe nie są w stanie działać bez tego. I ostatnia rzecz, którą chyba warto powiedzieć mimo wszystko. Dobra, to jest tak, słuchajcie, zapewne kojarzycie kwestię ewakuacji w Sudanie, która miała miejsce, tak? I w zasadzie ma miejsce, bo jest w to zaangażowanych wiele krajów. Nie będziemy wam opowiadać całej tej historii, bo pierwsze, brakuje nam wszystkich informacji z tym związanych. Dwa, brakuje nam wiedzy na opowiedzenie tego, bo trzeba by powiedzieć też kontekst polityczny. I trzy, byłoby to bardzo długie, tak. Ale w ramach tego, żeby tak pokazać, jak to wygląda w kontekście jednego kraju, to mamy taką króciutki temat tego, jak działali Hiszpanie w tej kwestii. Nie? I Hiszpanie, zostało to jakby przez ich Ministerstwo Obrony opisane, że cała ta ewakuacja w kontekście ich potrzeb. Oczywiście to też oznaczało, aha, dlaczego ja mówię o Hiszpanach, bo oni byli jednym z dwóch krajów, który też pomógł nam, nie? Bo też ewakuował polskich obywateli razem z Francuzami. To nie jest, słuchajcie, to nie jest zarzut per se. My w pewnych aspektach pomagamy Francji czy Hiszpanii w tych kwestiach. Oni pomagają nam, na tym polega bycie sojusznikiem. Po prostu. Tak. Nie? W każdym razie, zaczęło się od tego, że zebrano informacje oczywiście, jak wielu obywateli jest w takiej sytuacji niebezpiecznej, jak duży jest personel ambasady, tego zespołu chroniącego ambasadę, czy te inne ich placówki dyplomatyczne. I pierwsza maszyna, która wystartowała dosyć szybko, bo de facto to było kilka dni po tym, gdy zaczęły się te poważne walki i decyzje o ewakuacji, to był pierwszy A400, który poleciał do Djibouti. I ten A400 zabrał sobie wszystkie rzeczy, które były potrzebne do rozłożenia obozu, warunków życiowych dla tych ludzi. Zostały też dopracowane kwestie z rządem Djibouti, jaka może być skala kontyngentu na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie, to jest to wszystko, co dzieje się w trakcie, nie? Zebrano informacje już w Sudanie, ilu jest faktycznie tych obywateli, jak wielu potencjalnie obywateli z innych krajów potrzebuje pomocy, czy będziemy mieć miejsca dla nich. I w tym momencie do Djibouti wyleciały następne dwa A400M do transportu taktycznego, bo wiecie, trzeba jeszcze sięgnąć do tego Sudanu, i A330 MRTT, czyli ta maszyna zakupiona przez Francuzów, która służy do transportu strategicznego, tankowania i tak dalej, i tak dalej. Nie? Na pokładzie tych samolotów był kontyngent zarówno wojsk specjalnych, spadochroniarzy, ale też, ja tutaj się nie chcę zagłębiać, bo nie wiem, ale u nich też Francuzi czy Hiszpanie często wysyłają siły jakby cywilne. Nie tylko pod względem opieki nad tymi ludźmi, ale też jakieś takie kontyngenty policyjne. Być może to wynika z prawodawstwa, nie? Że na przykład pewne rzeczy nie mogą wojskowi robić. Oni założyli w Djibouti jakby już taką wysuniętą bazę. Tam były pojazdy opancerzone, które czekały w gotowości, jeżeli coś by się było nie tak i na przykład nie można by było wysłać samolotów, nie? Czyli słuchajcie, kompleksowa sprawa, tak? Mamy plan A, mamy plan B, w porządku. I teraz tak, to było 90 wojskowych i jeszcze tam, tak, spadochroniarzy, centrum operacji specjalnych, zabezpieczenie logistyczne tych maszyn, z sił powietrznych zabezpieczenie, ochrona tych maszyn w Djibouti i jeszcze tam kilka jakichś tam inne siły, nie? I potem już maszyny wyleciały A400 same z systemami samobrony do Sudanu i ewakuowały około 70-80 obywateli hiszpańskich, plus jest mowa o tym, że zostali ewakuowani również obywatele tak portugalscy, Włosi, Polacy, Irlandczycy, Meksykanie, Wenezuelczycy, Kolumbijczycy i Argentyńczycy, nie? Z Chartum. Nie jest mowa w tej chwili o tym, czy będą jeszcze kolejne loty, czy ewakuowano już wszystkich. Taka mała skala zestawienia, jak jakiś kraj europejski średniej wielkości sobie radzi z tego typu rzeczami, że ma do tego odpowiednie środki, ma odpowiednie procedury, które dosyć szybko zostały wprowadzone i jest w stanie to skutecznie przeprowadzić. I taka, znowu wiecie, uwaga w tej kwestii, że ocenianie potencjału sił zbrojnych danego kraju pod względem ilości czołgów i ilości myśliwców. Słuchajcie, tu nie pojawił się żaden myśliwiec, nie pojawił się żaden czołg, bo nie był potrzebny. Nie zawsze zadania sił zbrojnych polegają na tym. Oczywiście w kontekście rosyjskiego zagrożenia
dla nas i dla w zasadzie większości krajów europejskich to jest największe w tej chwili język uwagi, tak, że trzeba na to uważać, ale nie jedyny. Więc pamiętajmy o tym, że są inne kraje, one mają, na przykład Hiszpania, duże zdolności w kwestii projekcji siły, których my no nie mamy. Co tu dużo mówić? Nie bylibyśmy w stanie w tym momencie takiego kontyngentu tak szybko z takim potencjałem wystawić. Czy to jest jakiś konkretny zarzut? Nie, to jest stwierdzenie faktu. My mamy trochę inny spektrum zagrożeń, oni mają trochę inny spektrum zagrożeń, ale krytykowanie jakichś tam włoskich czy hiszpańskich sił zbrojnych z tego powodu, że jest bezzasadne w momencie, w którym zwyczajnie nacisk jest rozłożony trochę inaczej. I w gruncie rzeczy to tyle. Dobra, ostatnia rzecz, Jarek. Tak, jeszcze chyba... z tym moim podcastem. Jeszcze tylko z tym podcastem powiem. Tak, powiem ci. Tak. Tak, że pierwsze, ważne. Są dwa pierwsze odcinki, one gdzieś tam, ja gdzieś podrzucę link, ale w każdym razie być może już wiecie. Nie będę pytał tym razem, o czym mówić w kolejnym odcinku, bo jakby zabrałem temat jeszcze poprzedniego i już tam mówiłem Marcina Niedbałe. Porozmawiałem sobie z Marcinem o tym, co w przeciągu ostatnich 2 tygodni stało się z polską OPL-ką, jakie były te działania szkoleniowe, co się zmieniło. I gdzieś ten podcast niedługo się pojawi. Oczywiście Patronite, nie Patronite, to już wszystko wiecie. Tyle. Wszystko. Tyle. No to drodzy widzowie. Do następnego. Do zachęcamy. Zobaczenia. Do następnego. Cześć. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentowanie. Wielkie gorące podziękowania dla patronów, którzy wspierają kanał i moją osobę w programie Patronite. W tle plansza z podziękowaniami dla Was. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Śledźcie kanał. Dziękuję bardzo, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.